Do 12 lutego chcą zaszczepić 50 milionów osób koronawirus w Chinach. Media o planach władz w sprawie szczepień. Władze Chin zamierzają zaszczepić 50 milionów osób z grup wysokiego ryzyka przeciw COVID-19 przed przypadającym 12 lutego chińskim Nowym Rokiem i związanym z nim okresem nasilenia krajowych podróży, podał w piątek hongkoński dziennik South China Morning Post. Według tej gazety urzędnicy centrów kontroli chorób w całym kraju otrzymali w środę polecenie rozpoczęcia przygotowań do masowych szczepień. Jednymi z pierwszych zaszczepionych mają być lekarze i pielęgniarki. Zaznajomiony z planem ekspert medyczny powiedział SCMP, że użytych zostanie 100 milionów dawek specyfików opracowanych przez chińskie firmy Sinopharm i Sinovac. Rozmówca zastrzegł anonimowość, ponieważ zamiarów tych nie podano jeszcze do wiadomości publicznej. Akcja przed okresem świątecznym. Program masowych szczepień przed chińskim Nowym Rokiem ma się rozpocząć wkrótce, ale konkretne terminy będą się różniły w zależności od prowincji. Pierwsze 50 milionów dawek ma być użytych przed 15 stycznia, a drugie dawki do 5 lutego, podał hongkoński dziennik. Do grup o wysokim priorytecie zalicza się w Chinach pracowników służby zdrowia, policjantów, strażaków, celników oraz pracowników branży transportowej i logistycznej. Szczepienia mają zmniejszyć ryzyko rozniesienia koronawirusa po kraju w rozpoczynającym się 11 lutego okresie świątecznym. Chiński Nowy Rok jest tradycyjnie czasem nasilonego ruchu pasażerskiego, gdy setki milionów Chińczyków wracają do rodzinnych miejscowości, by spotkać się z krewnymi. Trzy preparaty chińskie władze dopuściły wcześniej do kryzysowego wykorzystania: dwie eksperymentalne szczepionki Sinopharmu i jedną Sinovacu, a także specyfik opracowany przez firmę CanSino Biologics do użycia w wojsku, choć próby kliniczne tych preparatów nie były jeszcze zakończone. Sinopharm ogłosił w listopadzie, że jego szczepionki otrzymało w ramach programu kryzysowego prawie milion osób.